jak sprawdzić zabezpieczenie przed zgilotynowaniem w podeście nożycowym. Układ minimalizujący ryzyko gilotynowego działania mechanizmu podnoszenia to system ostrzegania, który składa się z sygnału dźwiękowego oraz zatrzymania procesu opuszczania platformy roboczej, zanim nastąpi całkowite złożenie nożyc. Ponowne opuszczenie możliwe jest dopiero po chwili opuszczania platformy, a w tym czasie operator powinien upewniać się, że w obrębie działania nożyc i platformy nie ma żadnych osób lub rzeczy, które mogłyby zostać zgilotynowane. W większych podestach, tam gdzie jest możliwa praca kilku osób, występuje stała ochrona, stała osłona nożyc i kontrola jej polega na oględzinach wizualnych w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń.